Cześć wszystkim, jak się macie z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w FIFA 15 Ultimate Team. Tym razem będziemy otwierać paczkę, ale będziemy polować na TOTY, na Team of the Year. Wczoraj pojawiła się drużyna, pierwsza część drużyny roku, bramkarz plus czterech obrońców, Manuel Neuer, David Silva, nie mówię, Thiago Silva, David Luiz, Philipp Lahm i jeszcze jeden obrońca, Sergio Ramos. Więc mamy pięciu niebieskich graczy dostępnych w paczkach. Ale zanim przejdę do paczek specjalnych, otworzę sobie paczkę z preorderu. Może akurat Tim Howard nam coś przyniesie ciekawego. Pierwsza część polowania na Totti. Mamy Koheida oraz El Zahira. El Zahir. Coś jeszcze. Asombalonga. No spoko, spoko. To możemy wysłać wszystko do klubu. Srebrne paczki nie i złote paczki. Właśnie, mamy 10 paczek po 25 tysięcy. Są to paczki z samymi zawodnikami. 10 złotych co najmniej, w tym 3 rzadkich, ale niekoniecznie złotych. Więc no zobaczymy, co nam przyniesie Lionel Messi. 25 tysięcy monet wydaje w tym momencie i otwieramy pierwszą paczkę. Mamy Drogbę, Didier Drogba. Strasznie spadł mu, widzę, tempo, overall też mu trochę spadł. Koke, Varas, Benat, Moreno i João Pereira, Oscar. Was, prawy pomocnik. Torres, ten się nie sprzeda raczej. Barrios. Gonalons, defensywny, to ten jeszcze może się sprzeda. Figueiras. Ten może też się sprzeda. Co się da, to do klubu, co się nie da, out. A teraz David Alaba, a może ten, Philipp Lahm, może w paczce z Alabą trafi się niebieski Philipp Lahm. No patrzymy, otwieramy. I proszę bardzo, no niestety nie. Ojej. Karcemarskas, bramkarz. Villar, Fletcher, Saul, środkowy obrońca, no tempo masz niesamowite, Traore. Napastnik, to jest Ibrahima Traore. Fernandão. Kolejny, Giaccherini, Milar, Sakai, a tutaj mamy Shopu Motinga, którego możemy sprzedać. Allen, środkowy obrońca, też możemy sprzedać. Mehmedi, ewentualnie też, reszta do klubu. Trzecia paczka z 10, tym razem specjalnych. I kto tu mam za pokazania? Team Award tym razem. Może niebieski gracz. Czyżby? No niestety. Biabiany, Lopez, Horn, Veltuizen, Zapata, Biabiany, tempo 96, no mega szybki zawodnik, naprawdę. Ultra szybki. Pereira, SPO, z Juventusu, tu Navarro. Jardel, środkowy obrońca, no tego to może by sprzedał nawet. Papadopoulos. I co? I Carillo, prawy skrzydłowy. Co do klubu, to do klubu, a reszta out. I po raz kolejny Dawid Alaba. Czwarta paczka. Z 10. No. Eto! Samuel Eto. Ferdinand, trio Ferdinand, Eto, tempo strasznie mu spadło, miał 90 chyba. Gonzales, Mauricio, Drost, Blind, Daily Blind jako obrońca, znaczy jako defensywny Manchester United, Bora Vero, Veltuizen, Parollo, tego Silva. Vargas, bramkarz. Dobra, co się da, to się da.
Reszta sprzedajemy. Piąta paczka, tym razem Higuaín Gonzalo. Cóż nam przyniesie ten argentyński napastnik? Gerard. Steven Gerard. Marchetti. Houlahan. Trasoras. Tempo niesamowite. Erdins. Lima. Deschelier. Strasznie mu spadł overall Deschelier. Ramirez. Johnson. Santana, środkowy obrońca. No tego to ma nas sprzedać. Marco Verratti też ewentualnie. No Figueiras. Jeszcze raz cię sprzedam. Resztę do klubu. No i co tu mamy? Szósta, piąta paczka. Tak, albo szósta. Lionel Messi. I czy ktoś z niebieskich? Nie, Ochoa. Parker, Altintop, Rolfs, Geis, Taggart, Batsuhai, Marsylia, napastnik, no ciekawy. Stekelenburg, no tego to można sprzedać. Ochoę też można sprzedać. Traore, o. Reszta, środkowy obrońca. Torres. Nic ciekawego. O, mamy Edena Hazarda. Najprawdopodobniej. Paczka numer 6. Paczka numer 6. Eden Hazard. Mathieu. Gurpegi. Mathieu. Halfrasson. Gignac. Corona. Sydney Sam, 90 tempa. Gutierrez. Pereira. Hernane. Franco. Downing. I co? I Valdes. Nic ciekawego. Paczka numer 8, 7. 7 chyba. I znowu Steven Gerrard. Aduriz, Andreasen, Hukiwi jakiś, Hukiwi, Ari, Cork, Luchtenberger, Paixão. Oto nawet ten ze Śląska Wrocław widzę, zawodnik Ferdinand, ten za ma słabe tempo, Steven Gerrard, Salichowicz, Lima. I to tyle. Wyprzedajemy. Paczka numer 8. René Adler, Zengin, bramkarz. To ten Zengin to fajny bramkarz. Marin i Jacob, Lusoga, Vitolo, Moro, Thierry Henry. No tego tu można sprzedać. René Adlera też można sprzedać. Schwogler. Davis. Roberto, środkowy pomocnik z Barcelony. Ale z której Barcelony? Ze zwykłej Barcelony. Vargas. Ale jakiś taki przeciętny mocno ten Roberto. I to jest chyba, właściwie to chyba 10. paczka. Coś mi się pomyliło, no. I proszę, Tim Howard. Emenike. I Memphis Depay widzę. Mirante, Diarra, Eder, Schwab, Roberto, Fofana, Memphis Depay, Milito, znowu Salichowicz, Jung, Emenike. Szkoda, że już nie jest taki drogi. Ginter. I tak oto skończyły się
paczki specjalne, no to jeszcze sobie z Dawidem Alabo paczkę za 7500 otworzymy i zobaczymy, co też w niej się nam tutaj trafi. W zwykłej paczce za 7500 Lambert. No i Kuyt, prawy skrzydłowy, Fenerbahce. Torres, no nic ciekawego się nie trafiło. No cóż, polowanie na Totti tym razem nie dało żadnych ciekawych wyników, ale jeszcze będą paczki na pewno specjalne dostępne przez cały tydzień, więc może innym razem. Ja dziękuję w tym miejscu za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa pa!